Prostomili, chciałbym wam coś żyć o Bożym Narodzeniu, o godnych świętach. A co było przed tym, Kiesi? Bo dzisiaj Boże Narodzyni, są godni święta, ale hańdowni to były szczodre gody. Rostomili, jak faroże przyszli nawracać naszych słowiańskich przodków, to byli obleczoni w miechy, a prawili, że trzeba żyć biednie, a wszystko, co się mo, to najlepszy raczy porozdować chudobnym. że potem nie skorzy, a gor razy chudobnego faroża albo biskupa to urzyny ze świeczką chledać. Po tym, jak katolicy pobulali już wszystkie słowiańskie świątynie, to zaczęli odprawiać mszę w cudzym języku, po łacinie. Dziepro 60 roku temu w kościołach faroże zaczęli śpiewać, a Także oto gazda z gaździną mógł ich już spokopić i wiedzieli, co wszystko prawią, a co się śpiewa. Niż przyszła katolicka wiara, a próbowała pomarasić wszystko, co było słowiańskie, to sami Słowianie mieli swoich bogów. Co do nich rzekali, mieli bogatą kulturę, mieli tradycje, a mieli zwyki. A za Pierona nie chcieli tego przestać robić. Tuż biskupi se uznali, że trzeba tą tradycję im niechać, eny to ludziom inaczej wyłożyć. Tak było aj z tymi godnymi świętami, co się na nich najprzód, pra naj, najprzód prawiło szczodre gody, a odprawiało się ich od 21 grudnia do 6 stycznia. Szczodre gody to był początek nowego roku obrzędowego Usłowian. Co nam zostało z tradycji naszych praojców na tygodni święta, je kupa zwyków, a ponikierde z nich wam tutaj coś wyrządzę. Najprzód trzeba żyć, że Jezus się nie urodził 25 grudnia, ale isto albo na jor, albo na jesień. Jak się rodził Kościół Katolicki, to Rzymianie świętowali początek roku słonecznego prawiło się na to sol invictus a było to gans 25 grudnia. We IV wieku katolicy zaczęli w ten dzień świętować narodziny Jezusa, co by poganio już nie święcili narodzeniu Boga Słońca. Dwanost roztomajtych jodeł, co by miały być na stole, jest tradycji słowiańskiej. Je ich dwanost, bo dwanost je miesięcy. Każde jodło to je winszowani. Co by w każdym jednym miesiącu się darzyło, co by była uroda, a co by wszyscy byli zdrowi. Pierwszy dzień szczodry godów to był szczodry wieczór. W tym czas też się ludzie dziwali do nieba, a chledali pierwszej gwiazdy. Słowianie się dziwali do wyrchu, barży skrystego, co by uwidzieć mle mleczną cestę. Bo kto ją uwidział, to bez malamukrowy miały cały rok dować kupa mleka. We szczodry wieczór Słowianie dowali sianon, a słomę na stół. Potem wyciągali po jednej słomce, a kto miał najdelszą tą słomkę, ten miał szczęście a urodę na cały rok, a ten, kto wyciągnął zieloną, to chneć się wydał, albo się ta koziocha ożeniła. We szczodre gody się dawało prezenty gordzieckom. Prawiło się na nich na, na te prezenty szczodroki. To były żymły, ciastka albo słodki placki. Po tym tą tradycję przejęli katolicy. Prózny plac, przy stole, prózny talerz, to też jest zwyk ze szczodrego wieczora. Słowiański gody to było a i święto umrzyków, bo się wierzyło, że ten wieczór oni się wracają z patki na świat, a idą do swoich chałup ku familii. Z krystego dycki się niechało prózny talerz, co by umrzyk mógł se też coś pojeść po spół z przecielami. Nie śmiało się głośno wyrządzać ani niczym ramplować, bo inaczej dusze się mogły pogniwać, a iść precz. Nie śmiało się ani zbierać łyżek, jak spadły na deliny, bo to był znak od tych umrzyków z innego świata. Strumek bez mala mieli dycki Germanie jeszcze przed chrześcijaństwem. Po tym go przysmyczyli kunom z Niemiec w Anielicy w XVIII wieku. Ale sami Niemcy prawili, że strumek wzięli kancik z piastowskiego zumku. Niż przyszedł stromek, była podłaźniczka. To był taki wyrszczek smreka, albo sosny, co się go wieszało na powolę, a ozdobiało się go. Okrą podłaźniczki, Słowianie mieli jeszcze diducha. To był taki okłocek z reżnej słomy, albo z inkszego obilo, co się, nim, co się na nim też wieszało roztomajte ozdoby, a dowało się go do kątka izby. Turoń Turun, Turun e, Drepsi pospołu z kolędnikami, a wiele razy je wiasełkach. E, wiecie to, co to jest? To je taki podciep, e, ale Turunia mieli i słowianie. A nie, nie onego, bo jeszcze więcej takich straszydeł. E, ale Turun to był taki szpatny podciep podobny do Tura. E, do takiego zwierza, co już go nie ma, co, co go wy, wystrzelali. A co. Yy, z był ten turun, czemu on tam z tymi kolejnikami chodził? On miał odstraszać, przeganiać wszystkie złe moce, a duchy. Tym z tego był taki szpatny, co by wszystkie yy, czarownice, nocznice, mory yy, uciekały, a yy. I, a i Słowianie w godni święta drepsili po chałupach, a śpiewali roztomani wiesiałe wiesiołe pieśniczki. Z tych pieśniczek potem się wzię wzięła ta tradycja, że e, śpiewamy dziś o kolędy. <laughs> no a ok okrom Turonia, e, ci kolędnicy mieli jeszcze więcej takich szpatnych e, szpatoków, bo e, ci ludzie przebierani za te za szpatne stwory, nie z tego świata, za jakieś mitologiczne stwory, Miały odganiać Te wszystkie nocznice, mory, czarownice Złe moce e, Tuż widzicie, bo Że kupa zwyków, a tradycji Co ich teraz furt dzierżymy Je od naszych słowiańskich praojców Zmieniły się iny kapkę Bo kościołowi się nie podażyło Wszystkiego wyciepać Tuż dobre, bo z tego Mamy teraz tradycji Co ją możemy dodać dalej Zrobił się przeogromnie Ciekawy synkretyzm taki połączenie, rostowanie tych elementów i my możemy teraz ten, te wszystkie elementa starucne i te kapkę nowsze do kupy dodać i y, potem przekazować to do następnym generacjom. <laughs> jeszcze, jeszcze rozwą y, winszuję wiesiołych, godnych świąt, choć już je po świętach, ale ten świąteczny czas jeszcze będzie Aż do Trzech Króli, potem kolejnicy będą chodzić jeszcze aż do, aż do Grumice. A Słowianie y, Dycki jeszcze prawili tak. Bycie zdrowi, a niech się wądazi, niech was opatrują bogowie stażi. E, Rostomili, jak mocie radzi, to mojej dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu. A mocie taki dwa obrożki kole mojej głowy. Jeden obrozek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. A drugi obrozek to jest film, co się Wam może spodobać. Dziękuję pięknie.